Rybeńki kochane, ja wracam do Was. Ja nie mogłam po prostu tego pozostawić tak bez Waszej wiedzy. Pod szóstką buław w rozkładzie, którego czytanie właściwie dokończyliśmy, dobiegło końca. Zobaczcie, co było pod szóstką buław. Jest as kielichów. To jest nowe uczucie, nowy początek, to jest wybuch uczucia. To jest szansa, którą daje Wam los. Jeśli tą szansę weźmiecie, dostrzeżecie w porę i z niej skorzystacie, to wiecie, to się może pięknie rozwinąć. Co mamy pod asem kielichów? Są kochankowie. Widzicie tą parę? To jest intymny związek. Kochankowie, karta kochankowie mówi o zakochaniu, ale o zakochaniu obopólnym, o współpracy, o tym, że jest więcej ludzi, tak jak ta osoba na karcie też mówi, tak? To może być ktoś, kto tutaj z zazdrością Wam się przygląda, że to jednak Wy. W innej konfiguracji mówiłby o sobie trzeciej, ale w konfiguracji tych kart raczej tak nie jest. Tym bardziej, że tutaj jeszcze widzę gwiazdę. To już w ogóle jest fantastycznie. Słuchajcie, to może być też matka. Dlaczego? Dlatego, że karta kochanków mówi oczywiście też troszeczkę o podjęciu trudnej decyzji. Wybrać, to jest tak, muszę wybrać jedną z dwojga, tym bardziej, że tu jest kobieta, tak? A pamiętacie, co mówiłam, że zostaliście wybrani wśród wielu, jeżeli chodzi o szóstkę buław? Prawda? Mówiliśmy o tym, że zostaliście wybrani wśród wielu, wybrano Was. I to tutaj wyraźnie dotyczy po prostu jakiejś współpracy bardziej osobistej, tak? Relacyjnej, związkowej. No, to jest karta zakochania. To jest też często karta matki, jeżeli córka, jeżeli mówimy tutaj o młodych osobach, tak, które podejmują trudną decyzję o wyprowadzce z domu równie dobrze, tak, zamieszkaniu z partnerem, czy z mężem, może przyszłym, z narzeczonym. I też tutaj ta matka może stać się przyglądać. Oddaje córkę, ma nadzieję, że w dobre ręce, ale zobaczcie, ona się przygląda, czy rzeczywiście w dobre ręce. Natomiast no, gwiazda, no, jest gwiazda. Tu jest jeszcze gwiazda, słuchajcie. A gwiazda to jest kolejna duża arkana. Kochankowie, to jest też duża arkana. Gwiazda to jest spełnienie marzeń, życzeń i pragnień. Ona też jest piękna. Szykuje się tutaj bardzo duża rzecz. Szykuje się tutaj po prostu, powstaje z tego związek dwojga ludzi, którzy się kochają, którzy wybrali siebie. Tak? Zawsze pamiętajmy, że w karcie podejmowania decyzji, jeżeli chodzi o kochanków, zawsze trzeba wysłuchać obu stron, tak? Słuchać zarówno rozumu, jak i serca, tak? Natomiast każdego należy wysłuchać w tej sytuacji, obydwu stron. I zawsze podejmując decyzję, należy te obydwie strony uwzględnić. Bo w karcie kochanków już podejmujemy decyzję za siebie. To jest też tak, że ponosimy odpowiedzialność za tą decyzję, tak? No jest to na pewno zaangażowanie w relację, czy to partnerską, czy zawodową. To jest też miłość, pożądanie, zmysłowość, pragnienie, tak? Małżeństwo, ślub. No tutaj w tle mamy, pod tym może być ten ślub. Może być, jak najbardziej. Jeszcze przy gwieździe. Wiecie, to jest też, mamy pod szóstką buław kochanków, a kochankowie to jest też współdążenie do złączenia się z kimś, kogo kochamy. A my tutaj to widzimy w tych kartach podróży. Widzimy to. No a gwiazda, która tam była jeszcze pod szóstką buław również, no to jest również zapowiedź szczęścia, słuchajcie. To jest zapowiedź Waszego szczęścia, spełnienia Waszych najskrytszych marzeń, tak? To jest symbol drogi, która prowadzi do celu. Wiara, nadzieja, optymizm, wszystko. To jest głęboka przyjaźń, głęboka miłość. To jest też ślub. Macie tu naprawdę dużo kart związanych z miłością, pomimo, że weźcie pod uwagę, że tu nie ma za dużo kielichów, tu jest tylko paść kielichów, ale arkana duże tutaj jakby przeważają i mówią więcej, tak? Te wszystkie karty mówią po prostu o wszystkim, co najlepsze, bo karta gwiazdy to jest znowu karta możliwości zajścia w ciążę również. I ślub, i zajście w ciążę. Tutaj też mieliśmy, no tu
może być wszystko, słuchajcie, może być wszystko, w zależności w jakiej jesteście sytuacji. No to fantastycznie wobec tego, tak? Popatrzcie, karta gwiazdy jest też połączeniem wrażliwej i delikatnej kapłanki. To jest, zobaczcie, to jest połączenie takiej wrażliwej i delikatnej kapłanki ze zmysłową cesarzową. Kapłankę mamy pod tą kartą, ale już nie będziemy dalej sięgać, bo to też nie o to chodzi. Byśmy mogli równie dobrze całą talię tutaj nie potem rozłożyć, natomiast nie ma takiej potrzeby. Jest pięknie, będzie cudownie i tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, buziaczki.